Z nami mecz kontrolny PGE FKS Stal Mielec Wisła Kraków. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1, a wraz z nami trener naszej drużyny, pan Kamil Kiereś. Panie trenerze, poprosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania. No, dzień dobry wszystkim. Tak, no sparing na pewno bardzo pożyteczny. Rywal, który też jest w dobrym momencie w pierwszej lidze. Na pewno jak była poprzednia przerwa na reprezentację i graliśmy taki sparing z Termaliką, który wygraliśmy 3-1 na własnym stadionie, to wydaje mi się, że dzisiaj, że chodzi o jakość gry, o poziom gry i wiele elementów, które są ważne dla nas z perspektywy ostatnich gdzieś spotkań, tego co ćwiczyliśmy, tego na co zwracaliśmy uwagę w analizach. Wiele rzeczy wystąpiło, także no, wynik 1-1, ale też z wielu fragmentów jesteśmy zadowoleni. Ja i sztab, ale też w jakim stopniu na pewno analizując to spotkanie, no też dużo sytuacji, które stworzyliśmy, na pewno większa skuteczność spowodowałaby strzelenie bramek. No, wróciliśmy do takiego rytmu gry wszechstronnej, jak gdyby, i były elementy, powiedzmy, wysokiego pressingu, były elementy ataku pozycyjnego. Na pewno tutaj zwróciłem uwagę troszkę na te bardziej fazy przejściowe z ataku do obrony, na wypełnienie tych przestrzeni, żeby zabezpieczyć kontry. Na pewno tutaj jakieś tam wnioski z tego trzeba w sparingu wziąć, ale też duża determinacja drużyny też, jak gdyby, no wiadomo, że sparingu to nie jest mecz mistrzowski, ale drużyna przegrywała, chciała też odrobić ten wynik, strzeliła bramkę, choćby z takiego elementu, jaki powiedzmy na Widzewie nam zabrakło, gdzie były oskrzydlenia, gdzie były momenty na to, żeby na Widzewie wcisnąć bramkę, z tego bramki nie zdobyliśmy, czegoś tam brakowało. Nad tym pracowaliśmy dzisiaj właśnie po takiej akcji, bramkę zdobywamy i to na pewno nas cieszy. Także bardziej patrzymy na to, żeby iść z dnia na dzień, zwracać uwagę na pracę, wykorzystywać każdy dzień i za 10 dni dojdziemy do meczu z Wartą. No właśnie, za 10 dni mecz z Wartą. Chciałbym zapytać, jak będą wyglądać przygotowania do tego spotkania w przyszłym tygodniu? Czy schemat jest bardzo podobny jak przerwa reprezentacyjna poprzednia? Też rozgrywaliśmy sparing wtedy w piątek. Dzisiaj jest sparing w piątek. Piłkarze już po południu mają czas dla siebie. Oczywiście jeszcze wrócą do klubu od nowa, ale już ten popołudniowy czas dla siebie. Sobota, niedziela, poniedziałek to są 3 dni na regenerację, na czas z rodzinami też, bo też ostatnio sporo tam podróżowaliśmy. Też te mecze były w krótkim odstępie czasu. No i wracamy później do mikrocyklu 6-dniowego. Z 7 jednostkami treningowymi. Te 2 jednostki treningowe będą w środę, także podobny cykl jak przygotowań jak do meczu z Zagłębiem Lubin. Super, dziękuję panie trenerze. Wraz z nami zawodnik PGE FKS Stal Mielec Konrad Jałocha. Konrad, jakbyś podsumował ten dzisiejszy mecz kontrolny z Wisłą Kraków? Myślę, że na pewno wartościowy sparing, bo mogli zagrać zawodnicy, którzy troszeczkę mniej grają. Wiadomo, kilku też kadrowiczów pojechało na swoje reprezentacje, więc nie byliśmy w pełnym składzie, ale myślę, że na pewno wartościowy sparing i można było złapać jakieś minuty. O to chodzi, żeby jak najwięcej grać, tak? Jak nie ma tych minut w meczach ligowych, no to trzeba ich gdzieś szukać, czy to w meczach sparingowych, czy pucharowych. W skali od 1 do 10, na ile byś ocenił swój występ? No dzisiaj, kurczę, ciężko powiedzieć, bo na pewno przy tej bramce można było się troszeczkę lepiej zachować, ale to, co tam poza tą bramką się działo, myślę, że było poprawne i tak naprawdę za mocno ta Wisła gdzieś nam dzisiaj nie zagroziła, ale mecz kończy się remisem i my też gdzieś tam w tej drugiej połowie myślę, że też więcej tych sytuacji stworzyliśmy, które mogły się zakończyć bramką, no ale mówię, remis i ciężko ocenić, tak, no, myślę, że lepiej jakby to trenerzy oceniali, a nie ja. To zapytam również trenera, to ja bardzo dziękuję. Dzięki wielkie.